In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinava che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, si recò in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Proprio mentre si trovavano lì, venne il tempo per lei di partorire. Mise al mondo il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nella locanda. ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏକ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକାଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଅଧିକାର ସମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ବିବେକ ନିହିତ ଅଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାତୃଭାବ ପୋଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର Deflegmator z Wikipedii Wolnej Encyklopedii Deflegmator chłodnica zwrotna, skraplacz częściowy Urządzenie działające podobnie do kolumny rektyfikacyjnej, zwiększające efektywność procesu destylacji, służącego rozdzielaniu mieszanin ciekłych. Deflegmator jest rodzajem chłodnicy, w której następuje częściowe skroplenie par opuszczających kolbę destylacyjną, naczynie z wrzącą cieczą lub kolumnę rektyfikacyjną. Powstała w ten sposób flegma, kondensat o wyższym w stosunku do par, stężeniu składnika mniej lotnego jest zwracana do kolby w przypadku destylacji prostej lub na najwyższą półkę kolumny rektyfikacyjnej w przypadku rektyfikacji. Nieskroplona para wzbogacona w deflegmatorze w składnik bardziej lotny, inaczej mówiąc niżej wrzący, jest odprowadzana do skraplacza jako destylat. Synagoga v Úštěku. Synagoga v Úštěku se nachází v západní části města Úštěk,
na okraji skalního masivu v ulici 1 máje číslo popisné 96, asi 200 metrů od Mírového náměstí. Je chráněna jako kulturní památka České republiky a je sídlem Židovského regionálního muzea. Historie. Úštěcká synagoga byla postavena v letech 1791 až 1792.